Moi drodzy, muszę się przyzwyczaić do tego tematu, mianowicie msza święta o zachowanie pokoju i sprawiedliwości. Tak jak wspomniałem, musimy się zastanowić dobrze, także wszyscy, co to oznacza, takie sformułowanie. Msza o zachowanie pokoju i sprawiedliwości. Pierwszy wniosek to znaczy, jest taki, że pokój jest pierwszy, sprawiedliwość jest pierwsza, że jeżeli jest brak pokoju, zaczyna się wojna, to jest to dzieło człowieka i tego, który dzieli ludzi, który nastawia ludzi przeciwko sobie, który także człowieka potrafi podpuścić przeciwko Bogu. To samo jest z niesprawiedliwością, która przychodzi przez człowieka i przez złego, podczas gdy pierwsze w stworzonym świecie przez dobrego Boga jest sprawiedliwość. Warto sobie uświadomić, że pomocą w tej odpowiedzi na to pytanie, o co to w ogóle chodzi w takiej mszy świętej o zachowanie pokoju i sprawiedliwości, że warto odwołać się od takiej bardzo starej zasady lex credendi, lex orandi. To znaczy, jeżeli człowiek tak się modli, to znaczy, że tak wierzy, mówiąc najprościej. I nieraz czytamy bardzo stare modlitwy, a te modlitwy z tego mszału pewnie będą mieć kilkanaście wieków. One wyrażają pewną wiarę. Pewnie wyrażają wiarę, że to Bóg jest dawcą pokoju. Że pokój to nie jest zaprzestanie wojny, podpisanie traktatu pokojowego. Że pokój, który Bóg daje, jest czymś o wiele więcej. To są pojednane serca ludzkie, to jest przebaczenie, to jest naprawienie krzywd. Kiedyś odkryłem prawie że nieczytaną książkę w seminaryjnej bibliotece, wydanej w 1947 roku, dwa lata po wojnie. Autor bardzo wybitny, starszy już profesor biblistyki, który jeszcze wykładał w Petersburgu teologię. Tam był bardzo wybitny wydział teologiczny katolickiej teologii za czasów carskich, kiedy Polska była podzielona pomiędzy trzech zaborców. Ten stary profesor napisał książkę, która była jakby rozpisaniem przypowieści o synu marnotrawnym. Ponieważ uważał, że po tak straszliwej wojnie niczego bardziej nie trzeba głosić w Polsce, bo za to odpowiadamy jako Kościół na tej ziemi, jak głosić miłosierdzie Boże, jak wzywać do przebaczenia, jak wzywać do przyjęcia Bożego miłosierdzia do swojego serca, jak szukać do zgodnego powrotu do Boga, który jest miłosierny. Pewnie takie zadanie czeka naród ukraiński, czeka tych, którzy uczestniczą w tej wojnie. Czeka, pomimo tego, że się wydaje, że po wojnie łatwiej być ofiarą poszkodowanym. Nie jest łatwiej. Ma się także do odrobienia coś bardzo ważnego. Zapomnieć, przebaczyć, uładzić swoje serce, żyć w pokoju. Jakie więc według tej zasady lex orandi, lex credendi wnioski płyną z tego, co czytamy w tym mszale? Oto modlitwa pierwsza, którą odmówiłem na początku, brzmi: Boże pokoju. Bóg jest Bogiem pokoju. Tak wierzymy faktycznie. Ty sam jesteś pokojem. Bóg jest pokojem, którego nie może pojąć człowiek kutliwy, gotowy do zwady. Jakie to są bardzo prawdziwe słowa. Spotykamy nieraz ludzi. Nazywamy ich kutliwymi, skłonnymi do zwady, bo to oni zaczynają. Bo nie mogą przeżyć, że jest spokój w domu, że jest spokój między sąsiadami. Ci ludzie naprawdę nie mogą pojąć, co to znaczy Bóg pokoju. Co to jest pokój? Mają w sobie coś, co jest przeciwieństwem natury spokojnej, podejścia pełnego pokoju, życia według tego, jak Bóg daje ludziom pokój.
O co prosimy w tej modlitwie zwanej kolektą, w której zbieramy nasze pragnienia? Bo taki jest cel tej pierwszej modlitwy mszalnej – kolekta. Kolekta w naszym języku polskim to jest składka, ale pierwotne słowo, pierwsze użycie tego słowa w liturgii to jest właśnie ta modlitwa, którą kapłan rozpoczyna liturgię eucharystyczną. Rozkłada ręce, ludzie się zastanawiają, dlaczego przez chwilę milczy, ale to jest po to, żebyśmy my sami uczestniczący w Eucharystii sformułowali swoje różne prośby, bardzo różne. Bo samo nasze proszenie dzisiaj o zachowanie pokoju i sprawiedliwości będzie miało bardzo różny wyraz w sercu każdego z nas. I te wszystkie wasze prośby, nasze prośby, w tym kościele zgromadzonym kapłan, przewodniczący zbiera w tą kolektę i układa w tą modlitwę, która jest zapisana w mszale, żeby ona była sprawdzona, żeby ona wyrażała Boże zamiary, żeby naprawdę wyrażała naszą wiarę. O co więc prosimy? Spraw, mówimy do Boga, aby żyjący w zgodzie trwali w pokoju. Niech pokój trwa w tych krajach, w tych miejscach, w tych sercach, gdzie jest jeszcze pokój. Żeby się nie zapaliły te serca nienawiścią, złością, niepokojem, wrogością i wojną. Niech trwa pokój. A skłóceni weszli na drogę pojednania. Nie ma nic bardziej potrzebnego po ustaniu wojny, po przywróceniu pokoju. Pomimo zawartych układów, pomimo zapisów o reparacjach wojennych, pomimo najwspanialszych obietnic wielkiego świętowania, człowiek ma do odrobienia ogromną pracę, żeby się pojednał, żeby wszedł na drogę pokoju, żeby wszystkie strony konfliktu weszły na drogę pokoju. Taką rzecz nam uświadamia ta modlitwa zwana kolektą, którą odprawiamy, którą wymawiamy czy wypowiadamy w mszy o zachowanie pokoju i sprawiedliwości. Co mówi nam w czasie tej mszy świętej o zachowanie pokoju i sprawiedliwości czytanie? Czytanie, które z Księgi Powtórzonego Prawa mówi o czymś szalenie ważnym. Przypomina o tym, że tak naprawdę wojny wygrywa Bóg. Że tak naprawdę wyzwala z niewoli Bóg. Kiedy chce, kogo chce i w jaki sposób chce. Takim najbardziej modelowym wyzwoleniem dla Żydów i dla chrześcijan jest to, jak Bóg wyzwolił Izraelitów z niewoli egipskiej. Nie pomogły żadne wcześniejsze pertraktacje, znaki czynione przez Mojżesza i Aarona. Tylko w jedną noc, kiedy umierali synowie pierworodni Izraelitów, Egipcjan, przepraszam, kiedy panowała rozpacz i zgroza w całym Egipcie i kiedy wreszcie złamał się Faraon i wreszcie pozwolił, żeby Izraelici mogli opuścić jako wolni, już nie przymuszani, już nie skazani na eksterminację. Wtedy tylko mogli wyjść. Bo też zaraz po ochłonięciu za Izraelitami uchodzącymi z Egiptu wyruszyła pogoń, która została zalana morzami, wodami Morza Czerwonego. To jest typ, który powtarza się wciąż w kolejnych pokoleniach, świętowany przez Paschę Żydowską i świętowany także przez nas w ten wieczór Zmartwychwstania, Wielką Sobotę wieczorem. Bóg jest tym, który wyzwala. Bóg, który wygrywa wojnę. A przede wszystkim wygrywa wojnę z tym, który jest przeciwnikiem Boga i przeciwnikiem człowieka. Takie jest przesłanie dla nas, którzy uczestniczymy w tej mszy świętej o zachowanie pokoju i sprawiedliwości z tej Księgi Powtórzonego Prawa. A potem odnajdujemy w tym czytaniu z Ewangelii przeznaczonym na tą pierwszą niedzielę
Wielkiego Postu, prawdę o Jezusie, który jest kuszony. Kuszony w sposób bardzo podstępny, bo za pomocą Słowa Bożego, które usłyszeliśmy w psalmie śpiewanym dzisiaj. Diabeł przywołuje dosłownie ten psalm. Diabeł mówi, rzuć się, bo przecież jest w psalmie napisano. Jezus ma odpowiedź na ewidentną pokusę diabła. Nie chce pokazywać ludziom wspaniałości swojej, nie chce pokazywać swojej mocy, nie chce chronić się za wszelką cenę albo chronić się po to, żeby zademonstrować zupełnie niepotrzebnie swoje możliwości. Samemu Bogu będziesz służył, słyszy ten, który kusi, który sprowadza na drogę wojny, który poróżnia ludzi, który prowadzi do nieszczęścia i wojny. Ta Ewangelia także nam uświadamia to, że tym, który wybawia dla nas chrześcijan jest Jezus Chrystus, który wszedł w rolę kogoś, kogo nazywano w Starym Testamencie Goel, Mściciel krwi, Wybawiciel. Do dzisiaj jeszcze w basenie Morza Śródziemnego, w tych dawnych kulturach, które pozostały do dzisiaj, jest obowiązek pomsty rodowej. Sam na własne oczy widziałem w zapadłych wioskach Albanii, na Płaskowyżu, jeszcze instytucję taką, która jest znana ze Starego Testamentu, a zupełnie nieznana w Izraelu. Wieża ucieczki. Jeżeli ktoś zabije kogoś innego, to z tamtej rodziny musi się pojawić ktoś, kto będzie mścicielem, kto zabije tego sprawcę. I ten sprawca ma jedną, jedyną możliwą ucieczkę. Schować się w tej wieży na środku wioski. Tam go nie ma prawa nikt zabić. Do dzisiaj to istnieje. Gdziekolwiek by nie pojechał, to go dopadnie ten mściciel, ponieważ on jest tym, który złożył przysięgę, że musi pomścić swój ród. W taką instytucję wchodzi Chrystus, który staje się człowiekiem i staje się naszym krewnym. Bierze na siebie obowiązek pomszczenia tego, co uczynił nam diabeł. Że jesteśmy grzeszni, że popełniliśmy tyle niegodziwości i pokonuje tego. Najpierw przez odrzucenie pokus, a potem przez przyjęcie śmierci, która jest zadośćuczynieniem za nasze grzechy, za wszelkie zło całego świata. On, mściciel naszej krzywdy, On, mściciel krwi, On, który jedyny, który może wybawić. Warto, żebyśmy sobie uświadomili drogi, którymi prowadzi wyzwolenie, prowadzi zakończenie albo do zakończenia tego, co nazywamy niepokojem i wojną. Tak się składa, że w XX wieku, po latach wojen, po latach pomsty, narodził się bardzo niezwykły ruch i sposób przywrócenia pokoju. Narodził się w Indiach, jest związany z wielkim człowiekiem o imieniu Gandhi. Indie były kolonią angielską. Indie zostały wyzwolone z kolonializmu nie za pomocą powstania zbrojnego, ale za pomocą oporu bez stosowania przemocy. Non-violence. Cały świat kulturalny, wielcy dżentelmeni oglądali na własne oczy, jak ludzie uformowani przez Gandhiego godzili się na bicie, na katowanie, padali, leżeli, powstawali i trwali w tym uporze. A wreszcie dżentelmenom wydało się to bardzo niestosowne, bić ich, katować ich i być dalej ich kolonizatorami. Anglia zgodziła się na to, ażeby Indie odzyskały wolność, niepodległość, stały się niezależnym państwem. Później przyszły podziały z tej wielkiej kolonii indyjskiej. Ale ta idea, która wyszła z Indii, została podjęta także chociażby w Stanach Zjednoczonych przez Martina Luther Kinga, pastora baptystów, który chciał doprowadzić do sprawiedliwości społecznej,
do równego traktowania białych i czarnych, także postanowił uczynić to bez stosowania przemocy. Marsze, demonstracje, przyjmowanie kary za złamanie prawa, chociażby segregacji rasowej, przyjmowanie kary za to, że ktoś czarnoskóry usiadł na miejscu, które było przeznaczone tylko dla białego. Wiemy, że zapłacił za tą walkę, w której nie można było ich oskarżyć o komunizm, nie można ich było oskarżyć o demonstrację z pomocą przemocy. Został zastrzelony w 1968 roku. Walka musiała trwać o pełne uprawnienie czarnoskórych obywateli Stanów Zjednoczonych. Kiedyś przeczytałem bardzo ciekawy dialog, który się dokonał pomiędzy Gandhim, a wielkim myślicielem i filozofem niemieckojęzycznym, żydowskim. Mianowicie chodzi o Martina Bubera, znanego z filozofii. Są zachowane listy pomiędzy Gandhim a właśnie Buberem. Ten Gandhi pisze do wielkiego filozofa, dlaczego w czasie hitleryzmu, faszyzmu w Niemczech, dlaczego Żydzi nie zastosowali tej metody, która tak bardzo się sprawdziła w Indiach, że mogło powstać, mogło wyzwolić się od kolonializmu właśnie państwo takie jak Indie. Ciekawa jest odpowiedź Martina Bubera, tak jak mówię, wielkiego filozofa, wielkiego myśliciela, wielkiego humanisty, który zwrócił uwagę Gandhiemu na to, że Indie były, owszem, kolonią, ale państwa wielkiego, potężnego, Wielkiej Brytanii, które tak naprawdę było słabe, tak naprawdę nie było w stanie respektować wszystkich wymagań wobec tych poddanych przecież bardzo wielu koloniach. Że dosyć łatwo ci dżentelmeni angielscy zgodzili się na to, ażeby opuścić Indię, pozostawić ten kraj i tych ludzi wolności. I zwraca Martin Buber uwagę na to, że to, co się dzieje w Niemczech, to jest coś innego zupełnie, że to jest diabelskie, że to jest tak wielkie zło, że choćby wszyscy tak naprawdę stosowali tą metodę i nie wiadomo, ile ofiar byłoby, to nie da się pokonać takiego zła, takiej niesprawiedliwości, takiej wojny, taką metodą. To przyszło mi do głowy, kiedy dziś zastanawiałem się nad tą naszą wielką wspólną modlitwą, bardzo potrzebną o utrzymanie pokoju, o przywrócenie pokoju. Być może, że ten pokój zostanie przywrócony na terenie Ukrainy. Być może, że wojna rozleje się dalej i że będziemy odprawiać kolejne msze święte o utrzymanie pokoju i utrzymanie sprawiedliwości. Już na naszej ziemi, już na terenach Litwy, Łotwy, Estonii czy jeszcze innych krajów. Módlmy się dzisiaj w czasie tej Eucharystii o utrzymanie pokoju, o jak najbardziej rychłe utrzymanie pokoju, o powstrzymanie wojny i o sprawiedliwość.